Witam serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dotarliśmy do miejscowości Stegna. Jesteśmy w Stegnie. W Stegnie jesteśmy. Jesteśmy w Stegnie. To od tego miejsca zaczynamy nasze dwudniowe poszukiwania. Zostańcie z nami, na pewno będzie ciekawie. I będą skarby? Będą. Obiecujemy. Te mini, ale też i będą. Chodzę wzdłuż linii brzegowej, fale zakłócają mi sygnały. Nie byłam pewna, czy to jest sygnał na monetkę, no ale że ja kopię wszystko, to kopnęłam. No i mam! Ta-da! Chodź tu! Piątaczek! Trochę poleżał na pewno, nie jest świeży, jak widzicie, ale na szczęście. Ewelina znalazła piątaka, a ja tuż obok znalazłem, zobaczcie co. Złotóweczkę, czyli razem mamy na otwarcie poszukiwań 6 ziko. Śmieciuchy na plaży. Ewelinka przydziała nasz plecak, rzuciła go. Bo jeszcze by nam ktoś zrąbał, a nie mogę się oddalić od plecaka, cały czas muszę go pilnować. A to nasz plecak taktyczny, tam jest wszystko. Wszystko to najcenniejsze. Tym razem wyciągnięte z piasku zostało 2 złote. Jak sami widzicie, na razie wychodzi gruby nominał. Łot! Nie łot, tylko co? 50 groszy. Masz? No. Mam 50 groszy. Ale nie przybijesz mojego piątaka. No nie przybiję na razie, ale wiesz, zawody trwają. Dopiero zaczęliśmy poszukiwania. Do wieczora jeszcze, do zachodu słońca jeszcze z godzinka. Jak mi i ten, ręce nie odpadną z zimna. Wyobrażacie sobie, że dzisiaj jest 5 stopni na plusie i do tego wiatr przenikliwe, zimno, a my tutaj walczymy. Trzeba się napić kielicha na rozgrzanie. Znalazłam ten kapselek od wódki. A gdzie wódka? Nie było! Ale naprawdę jest mi tak zimno w ręce. Ja to jestem taki zmarzlak, zawsze mi zimno w stopy i w dłonie. Walczymy, póki nie zrobi się ciemno. Zaraz będziemy się rozgrzewać. A tym razem wyskoczyło z ziemi 10 zł z okresu PRL. A waliło po uszach jak dobry kapsel aluminiowy. No i mam już 7 zł. Ta dwójeczka świeżo zgubiona. Szczęście. Szukamy dalej. I ja nie jestem gorszy. Też mam zeta. Natomiast naprawdę trzeba powalczyć o każdy sygnał. Nie pokazujemy wam wszystkich sygnałów, bo jest niesamowicie zimno. Thank you.
nad ranem obudził nas dźwięk syren. Zobaczcie, taki widok z okna mamy. Płonie. Coś płonie, ale co? Domek wczasowy. Cholera wie. Były też jakieś wybuchy, coś eksplodowało. No i nie ma światła. A która w ogóle godzina jest? Około 4 nad ranem. Jestem mam widzieć, jak się ten. Dekoder nie pali, to nie widzę. Ale coś koło 4. Nocny pożar ubił cały bar gastronomiczny. Wielkie straty do szyfiera. Przykre. Ciekawe, co się mogło wydarzyć. Zanim przejdziemy do podsumowania pierwszego dnia, co znaleźliśmy, musimy wam się trochę pożalić. Jesteśmy niewyspani mega. Całą noc jeździły straże. Hałasowali nam pod oknem, więc jesteśmy troszkę niewyspani. Ale dzisiejszy dzień mam nadzieję, że będzie obfitował w większe waluty. Za chwilę pokażę wam, co znaleźliśmy podczas wczorajszych wojaży na plaży. Natomiast też warto wspomnieć, że niestety, nie śpimy, nie spaliśmy dzisiejszej nocy w busie, ponieważ musieliśmy go oddać do naprawy. Robiona była w końcu blacharka. A teraz pokażę wam, co znaleźliśmy. Tak prezentuje się nasz urobek, dwugodzinny urobek wczorajszych poszukiwań. Jest tu 16 zł 20 groszy, no i też dwie monety z okresu PRL-owskiego. A teraz zmykamy na śniadanko, a potem idziemy na łowy na plażę. Może w końcu trafi się jakieś złoto, łańcuszek, wisiorek albo obrączka. Będzie wtedy fart. Kolejny dzień i kolejne monetki. Mam 2 złote. Dzisiejszy dzień już zupełnie jest inny. Nie ma takiego wiatru jak wczoraj i temperatura nieco wyższa. Nawet nie wiecie, jaka dzisiaj jest piękna pogoda, jak jest cieplutko, aż chce się prowadzić poszukiwania. Dzisiaj będę pracował na większej czułości, no i częstotliwości 25 kHz. Będę polował na drobną, złotą biżuterię. Wpada kolejne 2 ziko. I 20 groszy do kolekcji, do pudełeczka. Co tam, jest kolejna moneta, 20 groszy, ale to jest bardzo skorodowane. Skorodowane z patyną. Chciałem powiedzieć, że starszego typu, natomiast miałem tutaj na myśli, że troszkę sobie tutaj poleżała. Bo ona czekała na ciebie. Na mnie. Czekała. Teraz ją trochę przetrzemy, może ją uratujemy. Jeszcze pójdzie w obieg. Takiej monety nikt nie przyjmie w stopie. Nie, no zobacz, teraz po wyczyszczeniu już od razu lepiej wygląda. Zobaczcie. Faktycznie. Stary sposób, o którym zawsze mówiłem, trochę piasku na świeżo wyciągniętą monetę. Wrzucamy ten piasek, przecieramy i ten nalot, który jest na monecie, znika czary mary. Hokus pokus. Domowej roboty sposób. Kolejny dołek, kolejna moneta, a tym razem 5 grusiaczków gdzieś tu było, jest. Też trochę poleżało i czekało na mnie.
jeszcze nie ma w pełni sezonu, ale różnej maści kapsli, kapselków oczywiście jest na plaży sporo. Jest tego sporo. I kolejne 50 groszy do kolekcji. Nie jest tak źle. Coś tam wychodzi. Nie są to jakieś duże kwoty, ale każdy sygnał cieszy. I z tego samego dołeczka 10 groszy. Zobaczcie, jak słona woda niszczy nasze monety obiegowe. Ta sól, nie wiem czy kamera to dobrze oddaje, jest po prostu wżarta normalnie struktury monety. Po nocy na plaży można natrafić różne rzeczy pozostawione przez turystów. Zobaczcie kilka z nich. Ktoś próbował chyba nurkować i została płetwa. Zobaczcie, rozmiar nie za duży, nie za mały, ale tylko jedna płetwa. Taki oto piękny kocyk, fumfelnówka w stylu retro. Ktoś pozostawił na takim beleczku. O butelkach nie wspomnę, bo tego tutaj zawsze jest bardzo, ale to bardzo wiele. Na tym pniaczku ktoś sobie usiadł, spożył trunek i zostawił, zobaczcie ile z dołeczka jednego wyszło, 2,50. Pomału kończymy nasze dwugodzinne dreptanie po plaży, a co znaleźliśmy, pokażemy Wam na podsumowanie. Złota ani innej biżuterii niestety nie udało mi się znaleźć, ale mamy sporo kasy. Dotrwajcie do końca, a zobaczycie ile jej znaleźliśmy. Smacznego do kawy mamy swojski sernik upieczony przez babcię naszą, przez mamę. No i co najważniejsze, to jeszcze kupiliśmy Hani prezent. Myszkę dla naszej myszki. Zobaczymy jej reakcję, czy będzie zadowolona. Taką oto myszkę. Uwielbia myszki, bo do przedszkola chodzi do grupy myszek, także wszystko co jest z myszkami związane, uwielbia. Nadszedł czas na podsumowanie naszego dwudniowego wyjazdu nad morze do Stegny. Ogólnie znaleźliśmy bardzo dużo monet, bo 55 monet o różnych nominałach. Za chwilę skieruję kamerę i sami zobaczycie. Nie było biżuterii. Ani Ewelinka, ani ja nie trafiliśmy nawet najmniejszej biżuterii, nawet fragmentu biżuterii, jakiejkolwiek, czy to tej jarmarcznej, czy to tej profesjonalnej, wykonanej u jubilera. Widocznie jeszcze nie ten czas. W sezonie przyjdzie właśnie ten czas na szukanie czegoś ciekawszego, coś co nas bardziej interesuje. Natomiast trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ogólnie też było mało kapsli, zrywek od puszek i innych przedmiotów, które by nas nie interesowały. Mieliśmy ustawione wykrywacze na bardzo wysoką częstotliwość i czułość, przez to ilość monet, tych, które już leżały, pewnie też po innych detektorystach, została znaleziona, uważam, że w dużej ilości. Nic, tylko się cieszyć. Jeżeli chodzi o nominały, to oczywiście najmniej było 5 złotówek. Trochę posypało 2 złotówkami, a już w ogóle było fajnie, jeżeli chodzi o mniejsze nominały, czyli o złotówki, 50, 20 groszówki, a klasyk najwięcej, zobaczcie, 5, 2 i 1 groszówek. Tutaj widać, że te monety leżały długo w ziemi. Nie są to tegoroczne monety, te ciemne. One są z zeszłego roku, czyli zostało to po sezonie letnim z lata 2022. I oczywiście jeszcze warto wspomnieć, że znaleźliśmy monety z okresu PRL-u. 2 złote, 10 zł i jeszcze na koniec przy samym wyjściu trafiło się 50 groszy. Wyjazd ten miał na celu ogólnie próbę różnych ustawień na naszych wykrywaczach. Ewelinka, jak wiecie, chodzi na Xpedeusie 1. Ja biegam z Xpedeusem 2.
W głowach nam się zrodziły pewne ustawienia, chcieliśmy je przetestować właśnie na zasolonym, trudnym terenie. Oczywiście swoimi doświadczeniami będziemy dzielić się z Wami na bieżąco. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało do nas dzwońcie. Podczas naszego wyjazdu działo się bardzo dużo. Część scen udało nam się nagrać, natomiast nie wszystko uchwyciło oko kamery, bo po prostu nie byliśmy w stanie jej włączyć. Najbardziej przyjemnym akcentem z tego wyjazdu była też radość Hani po otrzymaniu jej ulubionej zabawki, myszki. Usukana kasa w całości oczywiście nie wystarczyła na zakup myszki. Musieliśmy trochę dołożyć, no ale uśmiech Hani bezcenny. Dajcie lajka i subskrypcję, jak możecie. I dziękujemy Wam i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.